Witajcie kochani, z tej strony Lucik, a to przed wami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Hollow Knight na moim kanale. Ja jestem oczywiście Lucik i kontynuujemy tam, gdzie zaczęliśmy w poprzednim odcinku, czyli jesteśmy w Deep Nest. I plan jest taki na dzisiejszy odcinek, że będziemy podążali za klanem, którego spotkaliśmy w poprzednim odcinku. Okej, tutaj już mam odblokowane generalnie przejście, już miałem z nim okazję spotkać, ale stwierdziłem, że zostawię to na inny odcinek. Także teraz nadróbmy zaległość i zobaczmy, co nas tu czeka. Idziemy dalej tam w lewo, podążamy w lewo, zobaczymy. Faktycznie jest ten klon. I tutaj mamy tunel, który do niego prowadzi. No i oczywiście, że go nie było. Tutaj to mamy. Moja twarz, okej. Moja twarz, przyznajomo. I tam mamy przejście kolejne. Gdzie się patrzysz? My jesteśmy bardziej jaśni, a on jest taki blady. Bladowaty. Też może to kwestia latarki? No i oczywiście, że go już tutaj nie było. Co tam dalej mamy? O! Czekajcie, my się jeszcze tutaj dostaniemy. Okej, skrócik odblokowany. Jesteśmy coraz bliżej, skoro zaczął biegać. Okej, zobaczmy. Okej. Tu już nie mamy wyjścia. Oho. Okej, tu już po naszym klonie. Nask. Okej. Oa. O fuck, co on tu robi? Fuck! Okej, olałem go trochę. Okej, teraz będzie na mnie wyrzucać najwyraźniej. Oła. Ah, fuck! Okej, dobra, udało się. O, fuck! Nie gadaj, że znowu będzie na mnie zrzucać te rzeczy. O, fuck, dobra. O, fuck, dobra, udało mi się. O, fuck! Udało się, ja pierdzielę, było blisko. Nosk pokonany. Możemy się teraz pobawić naszą maską. Okej. Idziemy razem z nią, idziemy. Idziemy. Okej. Co my tu mamy? Pale ore! O proszę, opłacało się jak najbardziej. Czekajcie, ile my mamy tych cosiów? Pale ore jedno, jeszcze dwa musimy zdobyć. O, problem jest taki, że nie pamiętam, gdzie one dokładnie były. No, idziemy, wracamy. W sumie. Nie mam tutaj jakiegoś skrócika do odblokowania czasem? Niestety nie. No, dawaj! A, jest, udało się. Idziemy do końca gry już z tą maską. Dawaj! Damy radę! Ej! Maska! Halo!
No niestety. Kończymy tę serię, bo już nie mogłem odzyskać maski. Także dziękuję, że byliście. Okej, zobaczmy. Jesteśmy teraz tutaj. Dobra, udajemy się w stronę ławki może. Jednak postanowiłem, że poeksploruję jeszcze troszeczkę Deepness, zanim udamy się do tego głównego bossa. Śniącego. Okej, okay, zaktualizowała nam się mapa, zobaczymy co się zmieniło. Sporo. Bardzo sporo. Okej. Okay. Po prawej stronie musimy nadrobić i w lewym górnym rogu troszeczkę. Znaczy, tam nad nami bardziej. Ale to się wypracuje spokojnie. O, oh, fuck. Dobra, jesteśmy w tym miejscu teraz. Nie wiem, co tu się dzieje na mapie. Okej. Nie! Fuck! Dobra. I znowu się odradza. Pierdzielony. O, fuck! Udało się? Powiedzcie, że tak. Udało się. Aha, wiem co tu się dzieje. To jeszcze nie koniec. O ja pierdzielę, tutaj już trzeba się wykazać zręcznością w tej grze. No, okej. Okay. Nie było jeszcze takie źle. Nie było tak źle jeszcze. Drugi element naczynia. Ja pierdzielę, jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Bardzo mnie to cieszy. Warto eksplorować Deepness. Trudna lokacja, ale oddaję, oddaję. Dobra. Okej, okay, się cofnęliśmy teraz, tak? Okej. Okay. Okej, okay, warto było tu przyjść. Zobaczmy. O, fuck, dobra. Czy tutaj na dole czegoś nie mamy czasem? Czekajcie, ja się tutaj cofnę na dół, prawda? Tak. Okej, okay, tutaj mamy coś, ciszę jakąś. Nieciekawą, niestety. O, proszę. O, ja wiem, co tu będzie. Okej. Okay. Ja wiem, co tu będzie. Jakiś bardzo fajny amulet. Okej. Sharp Shadow, już wam mówię o co chodzi. To jest takie zaginione, zakazane zaklęcie, kiedy używamy Shadow Dasha, tego czarnego. Całe nasze ciało stanie się ostre i zada obrażenia przeciwnikom. To jest bardzo fajny charm, ja uwielbiam go po prostu ubierać. I daszowanie ma jeszcze więcej sensu przy takim charmie jak Dash Master. Chociaż Dash Master sam sobie i tak nie przyspiesza za bardzo. Tylko efektu cienia, który tak nie możemy non stop cieniować. Dopiero po jakimś czasie powraca do nas ten cień. Już się on rozprasza. Na moment.
A dobra, fajnie, fajnie, fajnie. Tak czy inaczej, bym podniósł ten czar, gdyż chcę zebrać jak najwięcej tej serii. Okej, tutaj się nie dostanę za bardzo. I teraz. Ała, musiałem oberwać niestety. Co my tu mamy w ogóle? Czy to jest to, co ja myślę? Tak. Tylko że my karty nie mamy, nie? To jest najgorsze. Do tej pory karty nie odblokowałem. Do tego tramwaju, trajtka. Okej. W takim razie, moi drodzy. Wracam się do ławki, odbudować nasze siły. I zadecydujemy, co zrobić dalej, na spokojnie. Dobrze, moi drodzy, jedyny obszar, jaki jeszcze jest przez nas zbadany, jest dosłownie nad nami. Więc się tam wespniemy i zobaczymy, co się tam dzieje. Z tego, co wiem, mamy tutaj spotkać, z tego, co pamiętam, mam tutaj spotkać jeszcze znajomą twarz. O ile się znowu nie spóźniłem. Technicznie rzecz ujmując, tą lokację powinien odwiedzić przed odwiedzeniem areny, żeby się aktywował pewien questline, żeby się kontynuował on. No dobra, trudno się mówi. Mam przejście ukryte dalej, dobra. I zobaczymy, co tam się znajduje. Ała. O proszę, już go słyszymy. I on jest tam. Okej, tam się nie dostaniemy, musimy naokoło iść. Czyli zaodżyje, okej. I po uratowaniu Zolta warto odwiedzić potem arenę. Gdyż będą się tam dziać ciekawe rzeczy. Oła, co to było? Oła! Ja się tutaj nie dostanę najwyraźniej. Nie podniesie się czasem? O właśnie. Udało się. Okej. Eksplorujemy dalej. Nie mam pojęcia, jak się tutaj do niego dostać. Jest jakieś przejście wyżej? Jest niby. Okej. Zobaczymy jeszcze. Mamy ławkę wyżej. O, tutaj coś mamy. O nie, więc co się będzie działo? Okej, udało się. Oła, nie. Okej, udało się. No dwa ciasy są. Więc nie jest źle. I faktycznie zbliżamy się do niego teraz. Tu coś mamy. King's Idol. O, fajnie. A, pomyliłem przejście, sorry. Co
Co za ciekawy sposób okazywania wdzięczności, nie powiecie, że nie. Sorry. Chciałem dobrze. No nic. Na szczęście w arenie możemy się zemścić na Zołcie. Kto wie, ten wie, o co chodzi. Ja wam oczywiście nie omieszkam tego pokazać. Tak będę chciał sobie dorobić troszeczkę geo, więc może świetnie się składa akurat. Dobrze, co my tu mamy? Mamy przejście. Do jakiegoś miejsca. O nie, on strzela tymi. O fuck, obrzydliwe. Tramway. Czyli jakaś zniszczona kolej? Zdaje się. Okej, udało się. Znajdziemy tutaj coś ciekawego? Mamy jakieś przejście, zobaczymy. I udało się. No szkurde mać. Już próbuję ją strzelić kolejnego. Okej, zobaczmy dalej, co tam jest. Teraz jeszcze dalej w lokacji Deep Nest. Ale wiem, że pod nad nią jest jeszcze coś. O, mamy przedmiot jakiś. Trampas! Fajnie. W końcu możemy tramwajem podróżować. Trajtkiem. Może nie tyle trajtkiem, co taką koleją specjalną. Może to faktycznie jest tramwaj, tylko ja się kurde nie znam. Jak zwykle. Dobra, zobaczymy, zobaczymy. Tymczasem my odblokowaliśmy skrócik i się wracamy. Wracamy się do Ławencji. A to były irytujące robaki. W sumie równie dobrze mogłem po prostu z nich przebiec. Olać ich totalnie. To też jest fajna opcja. Możemy sobie odpocząć. Bardzo fajnie. Okej. W sumie 18 minut odcinka. Teraz spróbuję pokazać tą śmieszną rzecz z Zootem, także do usłyszenia już za chwilę. Okej, jesteśmy przy tym trajtku. Okej, otwieramy to. Tutaj coś mogę zrobić? Nie. Okej, mamy tutaj ławencję. Taki bardziej fotel w sumie. Okej, kliknijmy to. Zobaczymy, gdzie my się przeniesiemy. Wiem, że są dwie linie kolejowe w Hollow Knightie. Także to jest pomiędzy przemieszczanie się pomiędzy różnymi lokacjami. Teraz jesteśmy w Abysie, Otchłani. Blisko Otchłani. W sumie odwiedziłbym takie jedno miejsce, taką fontannę jakby. Która przyjmowała od nas hajs, także widzimy się za moment. Ok, jesteśmy w tym miejscu i zobaczmy, co się stanie, jak wydam całą kasę. I jeszcze mi brakło. Ja pierdzielę, dobra. Trudno. W takim razie idziemy do areny zarobić więcej geo. Tylko teraz tak, jesteśmy znowu... Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w Otchłani. Linia kolejowa się tutaj kończy, ok. Czyli teraz w sumie pasowałoby iść do Palac Grand, tam do Stack Stacji. I udamy się tutaj do... no, Resting Grounds. Z Resting Grounds do Colosseum of Fools. Tam, poza waszym udziałem już zrobię sobie pierwszy etap albo drugi etap areny. I zobaczymy, co się wydarzy wtedy. Jesteśmy w Resting Grounds. Z racji, że mamy sporo atencji, to przy okazji się tutaj podzielimy z tą staruszką.
Okej, okay, drzwi się otworzyły. Czyli zgarniamy kilka ulepszeń naraz. Oj, otrzymaliśmy PLOR, bardzo fajnie. I Dream Wielder, czarm dostaliśmy. Że zaraz przetestujemy. Teraz zobaczymy, o co chodzi. Ja już sobie ubrałem niektóre amulety nowe. Sharp Shadow na przykład, który sprawia, że nasz właśnie dasz czarny, ten z powity cieniem, zadaje obrażenia. Tutaj podczas skupiania się wytwarzamy taki obszar AOE, który zadaje obrażenia przeciwnikom, który też jest bardzo przydatny podczas walki, do areny się na pewno przyda. Adrian, Dash Master i kompas zostawiłem, tymczasem tutaj mamy takiego cosia. Czyli przyzywa takich pomocników, którzy biją, ale nie zawsze się to przydaje. Zwłaszcza na arenie, gdzie trzeba dużo skakać. I Transient Charm, okej. To zamiast kompasu powiedzmy na chwilę. Uderzając przeciwników i o wiele szybciej możemy wyciągać, fajnie. A daje, moim zdaniem to zajmuje za dużo czasu. Dobra. Winter's Crest. Skupmy teraz duszę. O ile większy obszar tego smrodu jakby jest. Fajnie, nie? Dobra, możemy zostać przy tym setupie, bo i tak idę teraz do... no, do Koloseum, więc widzimy się za moment. To jeszcze przy okazji mamy do czynienia z tym typkiem z poprzedniego odcinka. Jeszcze wcześniejszego. No, możemy usiąść sobie. Posiedzieć z nim, pośmiercić mu. Fajnie, fajnie. Ominąłem to w moim poprzednim podejściu. Czyli nie mogę mu nic zrobić. Okej. Okay. Okej, okay. Jesteśmy tutaj. Schodzimy na dół, zobaczyć jedną rzecz, sprawdzić. A proszę, witaj. Life Ender. Spoko. No mój Dream Nail też tak potrafi, spokojnie, przyjacielu. Okej. Okay. To co, próbujemy tutaj, tak? Mam nadzieję, że się tutaj pojawi, bo przeważnie jak się robiło najpierw właśnie Deep Nest, a potem dopiero, czyli ratowaliśmy Zota, a potem dopiero zaczęliśmy Anderle, już w pierwszym etapie się pojawił. I tak było w moim podejściu, więc nie wiem, czy to się zaliczy do drugiego etapu, czy jednak specjalnie będę musiał wrócić się do pierwszego. No zaraz zobaczymy, ja się z wami widzę po cięciu, bo już widzieliście ten etap raczej. Albo wam, wiecie co, ja to wam po prostu zrobię z tego po prostu timelapse'a krótkiego, żeby było ciekawie. Zrobiłem coś. Okej. Okay. No tak, mam się tak dalej.
Oho. Ja pierdzielę, nie wiadomo. Siema. No i co? I co teraz? Zod, odsuń się, bo zaśmierdzisz się. Ja bo wiem, jak cię pokonam. No, to pięknie wygląda. Siema. A to komiczne jest, naprawdę. Pięknie wygląda, jakbym grał w ping-ponga, nie? Ha, on się dobija podczas mojego. Kurde, on mnie na to odpiera! Pierdzielana, on mnie blokuje podczas machania mieczem. O nie! No nic. Możemy się teraz na nim wyżywać. Trudno. Masz za swoje załód. On oczywiście tego nie zrozumie, ale trudno. Później trzeba będzie po tym wydarzeniu udać się do Dirtmoon, gdyż tam będzie dosyć ciekawe wydarzenie. Będziemy rujnować czyjeś sny. A tymczasem ja wam, moi drodzy, dziękuję serdecznie za oglądanie. Dziękuję wam bardzo, że byliście tutaj razem ze mną. Ja jestem oczywiście Lucik. I do zobaczenia przy następnym odcinku z gry Hollow Knight.
subskrybujcie, by nie pominąć następnych serii oraz subskrybujcie, by nie pominąć następnych odcinków z tej serii oraz innych serii na moim kanale Genshin Impact, Dark Souls, Fall Guys i nowa seria w niedzielę się pojawi. Także do zobaczenia następnym razem. Hej!